tym roku obchodzimy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wrocławiu odbyła się debata, w której wzięło udział prawie 500 młodych osób z różnych zakątków Dolnego Śląska. Podczas tego wydarzenia między innymi rozmawiano o tym, co udało się Polsce osiągnąć dzięki byciu w Unii oraz też o tym, czy Polska jest gotowa na kolejne wyzwania związane z członkostwem w Unii. Jeżeli mamy możliwość pokazania atutów, mamy możliwość rozmawiania o współczesnych problemach i wyzwaniach, to ważne jest, żeby głos zabierali młodzi ludzie, przedstawiciele pokolenia Z, którzy w kolejnych dekadach będą decydowali o przyszłości Polski w Unii Europejskiej i o kierunkach jej rozwoju. Wydarzenie zostało zorganizowane w partnerstwie z Biurem Parlamentu Europejskiego w Wrocławiu i zostało objęte patronatem przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Chcemy pokazać, że demokracja europejska jest ciekawa, jest ważna, a przede wszystkim ma w sobie wiele szlachetności i wiele wartości, które każdej z tych osób, które dzisiaj wezmą udział w debacie, są bliskie. Podczas debaty były poruszane kwestie m.in. związane z tym, czy Polska jest gotowa na zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, czy też kwestie związane z rolnictwem. Jeżeli chodzi o rolnictwo, to zmieniło się bardzo dużo. Warto napomnieć, że do samego rolnictwa napłynęły środki w wysokości 78 miliardów euro i te środki pomogły w kontekście rozwoju infrastrukturalnego, w kontekście dostosowania się do sytuacji gospodarstw Unii, ale też fakt tego, że i zmieniło się sposób myślenia, takie otwarcie się rynku, o czym świadczy też niebywale wysoki eksport, ponieważ 10-krotnie wzrósł względem roku 2004. Przy okazji zapytaliśmy uczniów i studentów, jakie według nich są plusy bycia Polski w Unii. Możemy jakby wymieniać się różnymi informacjami z różnymi krajami, tak, możemy się łączyć, jest, jakby to tworzy taką jedną wielką wspólnotę, tak. Możemy uczestniczyć w wielu wydarzeniach, które mają za zadanie po prostu nas zjednoczyć. Myślę, że na pewno my jako studenci też korzystamy, czy jako uczniowie nawet. Ja wchodziłam do technikum i dużo takich projektów było unijnych, więc jakieś staże czy nie wiem, Erasmus, korzystałam z tego, więc myślę, że to jest taki główny plus dla mnie. Może przede wszystkim dotacje unijne, że możemy tak naprawdę otrzymywać pieniądze z Unii na jakieś tam projekty w Polsce. Myślę, że też taka może solidarność z tymi krajami w razie jakiegoś, nie wiem, konfliktu czy coś, nie daj Bóg, to jesteśmy jednak solidarni z innymi krajami, prawda? Można liczyć na wsparcie innych. Tak, dokładnie. Bardzo się cieszę, to jest nietypowe jak na uczelni debata, bo tutaj będziemy dzisiaj gościć młodzież, nawet młodszą młodzież. My zazwyczaj ze studentami rozmawiamy, natomiast tutaj to jest też taka misja uczelni, żeby tutaj upowszechniać takie idee. Rocznica i wybory europejskie, to chyba dobry czas, żeby o tym mówić, żeby się przekonywać, i żeby rzeczywiście tutaj tę ideę krzewić. Echo 24, Nina Dziewtuszynko.